Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 85. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 54. Boże, wybaw mnie w imię swoje, swoją mocą broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy. Nakłoń ucha na słowa ust moich, bo powstają przeciwko mnie cudzoziemcy, a gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają Boga przed swymi oczyma. Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Niechaj zło spadnie na moich przeciwników i przez wzgląd na Twą wierność wytrać ich. Będę ci ochoczo składać ofiarę, sławić twe imię, bo jest dobre bo wybawiło mnie z wszelkiej udręki, a moje oko ujrzało hańbę moich wrogów. Rozdziały 17 i 18 Księgi Sędziów opisują wydarzenia dotyczące Miki i pokolenia Dana, prezentując obraz moralnego i duchowego upadku Izraela w tym okresie. W górach Efraima był człowiek imieniem Mikajechu. Rzekł on do swojej matki: tysiąc sto srebra, które ci ukradziono i z powodu których przeklinałaś i mówiłaś tak, iż słyszałem, oto srebro to jest u mnie, to ja właśnie je wziąłem. I rzekła jego matka: niech syn mój będzie błogosławiony przez pana. Zwrócił więc swej matce tysiąc sto syklów srebra, na co rzekła matka: Zaprawdę, srebro to poświęciłam panu. Z ręki mojej jest ono przeznaczone dla mego syna, aby z niego uczyniono posążek rzeźbiony i ulany z metalu. Oto teraz ci je oddaję. Ale on zwrócił owo srebro swojej matce. Matka zaś, wziąwszy dwieście syklów srebra, dała je złotnikowi. On zaś uczynił z nich posążek rzeźbiony i ulany z metalu, który był potem w domu Mikajechu. Mika miał u siebie sanktuarium. Następnie sprawił Efod i Terafim oraz wprowadził jednego ze swych synów w czynności kapłańskie, także był dla niego kapłanem. Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach. Był pewien młody człowiek w Betlejem judzkim z pokolenia Judy. Był on Lewitą i mieszkał tam jako przybysz. Człowiek ten opuścił miasto Betlejem Judzkie, aby zamieszkać jako przybysz tam, gdzie mu się przytrafi. Podróżując, doszedł aż do góry Efraima, do domu Miki. Wtedy Mika rzekł do niego: Skąd przychodzisz? odpowiedział mu: Jestem lewitą z Betlejem Judzkiego i szukam miejsca, aby zamieszkać. Zostań u mnie, rzekł do niego Mika, i bądź mi ojcem i kapłanem. Za to dam ci każdego roku dziesięć srebrników, gotowe szaty i wyżywienie. Lewita poszedł z nim. Spodobało się owemu Lewicie zamieszkać z tym mężem, i młody ów człowiek stał się dla niego jakby jednym z jego synów. Mika wprowadził w czynności kapłańskie owego Lewite, także ów młodzieniec był dla niego kapłanem i mieszkał w domu Miki. Rzekł wówczas Mika. Teraz wiem, że mi pan będzie błogosławił, gdyż mam Lewitę za kapłana. W tym czasie nie było króla w Izraelu, to też pokolenie Dana szukało sobie podówczas ziemi na mieszkanie, gdyż aż do tego dnia nie została mu przydzielona ziemia wśród pokoleń izraelskich. Wyprawili więc Danici ze swoich granic, ze swego pokolenia pięciu mężów, mężów walecznych Sore'a i Esztaol, aby przeszukiwali i badali ziemię. Rzekli do nich: Idźcie i przebadajcie ziemię. Przyszli więc na górę Efraima aż do domu Miki i tam przenocowali. Gdy byli blisko domu Miki, rozpoznali głos młodego Lewity i zboczywszy tam z drogi, zapytali go: Któż cię tu sprowadził? Co ty tu robisz? Co tu jest dla ciebie? Odpowiedział im: Tak a tak postanowił Mika co do mojej osoby: Najął mnie, abym służył u niego jako kapłan. Zapytaj wobec tego Boga o radę, odpowiedzieli mu, abyśmy poznali, czy podróż, którą podjęliśmy, uda się nam. Idźcie w pokoju, odpowiedział im kapłan, gdyż podróż, którą podjęliście, jest pod opieką Pana. Odeszło więc owych pięciu mężów i przybyli do Laisz, gdzie ujrzeli lud tam osiadły, mieszkający bezpiecznie, na sposób sydończyków, spokojny i ufny. Gdyż nie było nikogo, kto by napadał na ich ziemię lub się pokusił o ich królestwo. W dodatku Sydończycy byli daleko i nie utrzymywali żadnych stosunków z Aramem. Wrócili więc do swoich braci, do Sorea i Eshtaol, a ci zapytali ich: Cóż nam przynosicie? Wstańcie, a wyruszymy przeciwko nim, rzekli. Widzieliśmy bowiem ziemię, która jest bardzo dobra. Czemu siedzicie tu, nie dbając o nic? Nie wahajcie się wyruszyć, aby zdobyć tę ziemię. Gdy tam dotrzecie, znajdziecie lud bez obrony i ziemię rozległą. Bóg dał wam w ręce miejsce, któremu nie brakuje niczego, co tylko można mieć na ziemi. Wyruszyło więc stamtąd z pokolenia Dana, Sorea i Eshtaol sześciuset mężów uzbrojonych do boju. Będąc w drodze, rozbili obóz w pobliżu judzkiego Kirjat-Jearim. Oto dlaczego jeszcze po dziś dzień miejsce to nazywa się obozem dana. Znajduje się ono na zachód od Kirjat Jarim. Stamtąd ruszyli na górę Efraima i przyszli do domu Miki. Pięciu zaś owych mężów, którzy się wywiadywali o ziemię Laish, odezwało się do swych braci, mówiąc Wiecie, że w jednym z tych domów znajduje się efot i terafim oraz posążek rzeźbiony i ulany z metalu. Wiecie więc, co macie czynić. Schodząc, wstąpili do domu młodego Lewity, do domu Miki i pozdrowili go. Podczas gdy sześciuset uzbrojonych do boju stało u progu byli oni spośród Danitów, pięciu owych mężów, którzy wywiadywali się o kraj, weszło do wnętrza, wzięło posążek rzeźbiony wraz z Efodem i Terafim oraz posążek ulany z metalu. A kapłan stał na progu u drzwi razem z owymi sześciuset mężami uzbrojonymi do boju. Ci więc, wszedłszy do wnętrza domu Miki, wzięli posążek rzeźbiony wraz z efodem i terafim oraz posążek ulany z metalu. Na co rzekł do nich kapłan: Cóż wy robicie? Odpowiedzieli mu: Milcz, przyłóż rękę do ust i pójdź z nami. Będziesz dla nas Ojcem i Kapłanem. Czyż nie lepiej ci być kapłanem całego pokolenia i rodu izraelskiego, aniżeli w domu jednego człowieka? Uradowało się na te słowa serce kapłana. Wziąwszy więc efot, terafim, rzeźbiony posążek i posążek ulany z metalu, przyłączył się do oddziału. Potem poszli swoją drogą, dzieci zaś i bydło oraz co najkosztowniejsze umieścili na czele wyprawy. Tymczasem, kiedy już byli daleko od domu Miki, mieszkańcy okolic sąsiadujących z domem Miki zgromadzili się i poczęli ścigać danitów. Wołali za Danitami. Ci obróciwszy się rzekli do Miki. Co ci jest, że tak krzyczysz? Zabraliście mi mego Bożka, którego sobie sprawiłem, odpowiedział im, oraz kapłana. Odeszliście, a cóż mi pozostanie. Jak jeszcze możecie mówić, co ci jest? odpowiedzieli mu danici: Niechże nie słyszymy głosu Twego za sobą, bo rozgniewani mężowie mogą się na Was rzucić. Narażasz swoje własne życie i życie swego domu. Danici poszli swoją drogą. A Mika, widząc, że byli od niego silniejsi, odstąpił i wrócił do swego domu. Zabrawszy więc to, co sobie sprawił Mika oraz kapłana, którego namówili, przybyli do Laish, do ludu spokojnego i ufnego. Ludność wycieli ostrze miecza, a miasto zniszczyli ogniem. Nie było nikogo, kto by ich ratował, byli bowiem daleko od Sydonu i nie utrzymywali żadnych stosunków z Aramem. Miasto to leżało w dolinie w Betrechob. Danici zaś odbudowali je na nowo i mieszkali w nim. Miasto to nazwali Dan według imienia Dana, praojca swego, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Laish. Danici postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan syn Gerszoma syna Mojżesza oraz jego synowie Sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana aż do czasów uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej krainy. Posążek ówrzeźbiony, który sobie sprawił Mika, ustawili dla siebie po wszystkie dni, dopóki dom Boży znajdował się w Silo. Po ostatniej wieczerzy Jezus wraz z swoimi uczniami udaje się do Ogrodu Oliwnego. Przeczytajmy Ewangelię według Świętego Marka, rozdział 14. Wersety od 26 do 42. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej. A Jezus im rzekł: Wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Na to rzekł mu Piotr choćby wszyscy zwątpili to na pewno nie ja odpowiedział mu Jezus zaprawdę powiadam ci dzisiaj tej nocy zanim kogut dwa razy zapieje ty trzy razy się mnie wyprzesz lecz on tym bardziej zapewniał choćby mi przyszło umrzeć z tobą nie wyprę się ciebie wszyscy zresztą tak samo mówili a kiedy przyszli do posiadłości zwanej Gecemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich, Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię. I modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co ty, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz. Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem, i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich. Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć. Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie. Chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.